Jak zachowywać się przy stole, ale nie o łokciach czy o sztućcach. Temat może się niektórym wydać wydumany, ale widziałem różne sytuacje w różnych drużynach i wiem, że są tacy, którzy powinni ten temat przemyśleć, czyli temat zachowania się w kontekście sesji. Na wstępie powiem, że większość tego typu problemów można załatwić na C0. Jednak wiele osób koncentruje się na niej na kwestiach mechaniki, fabuły, zasad stołu, albo często ignorują sesję zero ze względu na to, że trzymają się zasad, które są zapisane w podręczniku. Tymczasem w tym, o czym będę mówił, często leży pies pogrzebany, jeżeli chodzi o komfort grania. Będę mówił o kwestiach zachowania się w kontekście sesji, o tym jak to jest przed sesją, w trakcie sesji, no i oczywiście po sesji. Przed sesją. Problem numer jeden dla mnie zawsze to jest dogadanie się co do terminu, a potem trzymanie się go. To nie jest oczywiście tak, że sesja albo kampania jest najważniejszą rzeczą, jaką mamy w życiu, ale jest też tak, że im więcej tych rzeczy mamy, czyli pracy, studiów, jakichś zobowiązań prywatnych, tym bardziej ten czas, który wyrwiemy na granie, jest cenny. Dlatego przede wszystkim w dobrym tonie jest, jeżeli nie możemy się na sesji pojawić, poinformować innych o tym wcześniej. Generalnie poinformować ich o tym najwcześniej, jak damy radę. No i następna rzecz od razu, to jest postarajmy się na tę sesję nie spóźniać. Jest dla mnie jasne, że większość z nas traktuje te spotkania jako spotkania nieformalne, ale jest to bardziej spotkanie nieformalne w stylu wyjścia do restauracji, kina albo teatru, niż przyjście do kogoś na imprezę. To znaczy jest to spotkanie nieformalne, w którym jednak moment, w którym się spotkamy, ma znaczenie. Nie pojawienie się na czas może sprawić problemy. Najprostszy, powiedzmy, że mamy 4 godziny zaplanowane grania, a ktoś się spóźnia godzinę i w tym momencie sesja zaplanowana na 4 godziny może już się w tych 3 godzinach nie zmieścić. Kolejna rzecz z tym związana, zwłaszcza jeżeli już nam się uda dotrzeć na sesję na czas, to kwestia czasu na pogaduchy, na rozmowy towarzyskie przed sesją, co jak wiadomo jest zawsze miłe, zwłaszcza jeżeli widujemy się tylko przy tej okazji. I to oczywiście kwestia tego, jak się umówimy. Są drużyny, które rozmawiają podczas gry o rzeczach zupełnie z nią niezwiązanych, a są takie, które traktują czas sesji jako święty i nie ma dla nich mowy o żadnych off-topach. Oba style są spoko, ale trzeba się dogadać przed grą co do tego, jak to będzie wyglądało, bo jeżeli tego nie zrobimy i ludzie, którzy te oba style reprezentują, spotkają się na jednej sesji, to ktoś będzie niezadowolony, a jest bardzo duża szansa, że wszyscy. Jeśli więc jesteśmy przy tej drugiej grupie, umówmy się, kiedy się spotykamy, a kiedy zaczynamy sesję i wtedy będzie wiadomo, czy jest czas na to, żeby pogadać o serialach, komiksach, szkole, czy od razu siadamy i gramy, a czas na takie rozmowy będzie później. Druga sprawa. Przed każdą sesją, zwłaszcza dłuższą, warto się zastanowić, jak będzie z jedzeniem i piciem. To oczywiście można obgadać na sesji zero, ale nie zawsze jest potrzeba. Ale pamiętam, jak kiedyś często organizowałem sesję u siebie w domu i po każdej z takich sesji miałem pustą lodówkę. I nie czułem się z tym dobrze. A tak naprawdę wystarczyło z mojej strony przypomnieć albo ze strony graczy pomyśleć o tym, że będziemy grali długo albo ktoś idzie prosto z pracy, z uczelni i jeżeli jest głodny, to warto, żeby kupił sobie coś wcześniej, żeby nie zrzucać tego problemu na jedną osobę. Kolejna sprawa to przygotowanie do samej gry. Nie lubię, kiedy ktoś nie weźmie karty i traci czas wszystkich na jej odtworzenie. Oczywiście mi się to też zdarzało, to jest może bardziej kwestia tego, jak często. Generalnie, warto pomyśleć przed wyjściem z domu. Czy mam kartę, ołówek, gumkę, kostki? Są ludzie, którzy nie lubią, jak się używa ich kostek. Ja osobiście uważam to za dziwactwo. Ale jeżeli mogę poprawić ich komfort gry tym, że po prostu wezmę swoje, to nie mam nic przeciwko. W trakcie sesji jest masa rzeczy, co do których, jeśli się wcześniej umówimy lub się z nimi pogodzimy, nie będą nam sprawiać problemów. Natomiast jeżeli wynikną już w trakcie sesji, bez wcześniejszego uzgodnienia, mogą tworzyć kwasy. Czyli kwestia robienia różnych rzeczy w czasie gry. Wiem, że są gracze, którzy jak usłyszą, że inni mają z tym problem, będą się z tego mocno wyśmiewać. Z drugiej strony są gracze, którzy jak usłyszą, że ktoś to na sesji robi, będą bardzo oburzeni. Kwestia rozmów niezwiązanych z grą, czyli off-topów, już poruszyłem wcześniej. Więc teraz kwestia jedzenia. Zarówno jako gracz, jak i jako MG nie mam problemu z tym, że ktoś będzie jadł pizzę czy chipsy na sesji. Oczywiście jestem też trochę marudą, i po prostu liczę na to, że zbyt głośne dźwięki jedzenia, czy to ciamkania, czy szeleszczenia opakowaniem, nie będą mi zagłuszać muzyki albo psuć fajnego klimatycznego opisu. Znam jednak ludzi, którzy na sesji z jedzeniem by nie wytrzymali i wręcz jest to dla nich warunek gry, że spożywanie będzie oddzielone od grania. Na przykład Z.
Jeżeli mamy taką sytuację, to warto to usystematyzować. Na przykład jemy w trakcie przerwy na sesji. Albo powiedzmy sobie wprost, zjedz przed sesją, bo następny posiłek będzie po sesji. Jak się co do tego dogadamy, to wiadomo, że mistrz gry może albo wyznaczyć w trakcie sesji czas, który wszystkim będzie pasował na to jedzenie, albo po prostu będziemy gotowi na to, żeby w jej trakcie nie jeść i już. Jeżeli już jesteśmy przy piciu, to czy akceptujemy alkohol na sesji? Oczywiście, jeżeli wszyscy jesteśmy dorośli. I jeżeli tak, to w jakich ilościach? Ja sam brałem udział w sesjach, gdzie był zwyczaj tego, że ktoś przynosi jedną butelkę wina na sesję, który zmienił się w to, że na jedną sesję wszyscy przynieśli po butelce wina i w pewnym momencie zorientowaliśmy się po długim i mocno zapętlonym, bełkotliwym monologu jednego z moich przyjaciół, że chyba trzeba sesję przerwać i wrócić do tego, że przynosimy tylko jedną butelkę wina na sesji. Więc warto się dogadać. Pijemy, nie pijemy, a jeżeli pijemy, to jakie sobie stawiamy granice? Kolejna sprawa, palenie, czyli czy można palić na sesji? Może komuś przeszkadza dym? Czy jeżeli, żeby zapalić, trzeba wyjść, to czy robimy w tym momencie przerwę? Czy może wystarczy, że ktoś stanie przy oknie albo przy otwartych drzwiach do balkonu i nadal będzie słuchał? Ile osób w takiej sytuacji powinno palić naraz? To wszystko jest do dogadania, żeby wszystkim grało się komfortowo. I kolejna sprawa na przykład. Telefony. Wyłączamy dźwięk? Czy może nikomu nie będzie przeszkadzało, jeżeli telefon zadzwoni? Takich spraw z pewnością jest wiele. Sami wiecie najlepiej, co Was wkurza w zachowaniach innych, albo czego byście na sesji bardzo nie chcieli. Kiedy zaczynacie grać z kimś nowym, albo z całą nową drużyną, warto to po prostu wszystko omówić. No i po sesji. A właściwie zanim po sesji, to warto dogadać się, kiedy ta sesja będzie się kończyła. Żebyśmy też wszyscy byli co do tego zgodni i nikt nie został dziwnie zaskoczony. Miałem kiedyś taką sytuację, prowadził jeden mój kumpel, graliśmy u drugiego kumpla w mieszkaniu i w pewnym momencie w trakcie tej sesji kolejny znajomy, który z nami grał, wstał i zwracając się tylko i wyłącznie do właściciela mieszkania zapytał, gdzie może się położyć, bo on już idzie spać. Więc być może jest to nieco przerysowany przykład tego, jak to się może potoczyć, ale jest zdecydowanie wzięty z życia i dla mnie takie zachowanie na rzecz jest totalnie nie do pomyślenia. Więc nie bądźcie takim kosmicznym ludkiem. Jeżeli potrzebujecie się położyć wcześniej albo wyjść wcześniej z sesji, dajcie znać. MG wpadnie na pomysł, jak Was odłączyć, albo po prostu skończy sesję w tym momencie. Może też być tak, że być może przygotował coś naprawdę długiego i warto go poinformować przed sesją, żeby już wtedy wiedział, że nie do końca może poprowadzić to, co chce. A gdy skończyliśmy sesję, dwie sprawy wynikające tak naprawdę w sumie z dobrego zachowania w każdej sytuacji. Czyli jeżeli na tej sesji piliśmy i jedliśmy, zostawiliśmy po sobie jakieś śmieci, to je posprzątajmy, albo przynajmniej upewnijmy się, że gospodarz nie ma problemu z tym, że zostanie z tym zostawiony sam. I druga sprawa, czyli ile po sesji można siedzieć. Zdarza się, że ktoś się zajara tym, co się działo i chce jeszcze posiedzieć przez godzinę i pogadać, a na przykład gospodarz lub gospodarze chcieliby iść spać, muszą gdzieś wyjść albo mają coś ważnego jeszcze do zrobienia i nie chcemy być tą osobą, która siedzi po imprezie i nie daje innym zająć się czymś innym i wszyscy tylko czekają, aż sobie pójdzie, nie? Tyle ode mnie w tym temacie. Podkreślę jeszcze raz. Dużo łatwiej rozmawia się o takich kwestiach przed, niż dogaduje je po fakcie. Łatwiej jest, kiedy się rozmawia o sytuacji hipotetycznej, niż kiedy jedna osoba jest w pozycji atakującej, a druga broniącej się. I wiem, że są to rzeczy dość podstawowe, jeżeli chodzi o kwestie zachowania międzyludzkiego, ale zdarzało mi się o nich zapomnieć tyle razy, że sam nie mam najmniejszego problemu z tym, jeżeli ktoś mi o nich jeszcze raz przypomni. A sednem jest miłe wspólne spędzanie czasu, bo to chyba chodzi w RPGach, nie? Tak więc nie dajmy sobie wchodzić na głowę, ale myślmy też o innych, a dzięki temu znajdziemy albo stworzymy fajną ekipę, w której będzie się miło grało. Jeśli podobało Wam się to, o czym mówiłem, obejrzyjcie inne nasze filmy, zasubskrybujcie nas, szerujcie. Im więcej nas będzie, tym większe możliwości będzie miał ten kanał. A ja, Lance Macabre i Jak, pozdrawiamy Was serdecznie jak zawsze. Dzięki.